Telewizyjną trójkę minęła 16:45. Mirosław Rogalski, zapraszam na Ekspres Regionów. Walka z inflacją, choć powolna, na pewno skończy się sukcesem, obiecuje w Mielcu Jarosław Kaczyński. 2 miliony złotych na likwidację nielegalnego wysypiska na warszawskiej Białołęce, a śmieci jest tak samo dużo. A na koniec o wyścigu kiszonek. Ogórki przegrywają z arbuzami i cytrynami, a na swoich plecach czują już oddech czosnku. Niestety, ta niedziela przyniosła nam bardzo tragiczną informację. Policja w całym kraju szuka matki trójki dzieci podejrzewanej o makabryczną zbrodnię. Jej miesięczna córka nie żyje. Dwaj synowie są ranni. Z warszawskiego Wilanowa, gdzie doszło do dzieciobójstwa i usiłowania kolejnych, Aleksandra Ciekot. Z tych, i to trzeba podkreślić, nieoficjalnych informacji wynika, że około godziny 23 starsze z dzieci wysłało SMS-a do babci o treści: mama chce nas zabić. Kiedy policjanci pojawili się na miejscu, było już za późno. W łóżeczku znaleźli oni miesięczną dziewczynkę. Dziewczynka nie żyła i miała rany kłute klatki piersiowej. Jej bracia, 9-latek i 3-latek, byli ranni. Jeden z chłopców miał obrażenia głowy, drugi rany cięte szyi. Od razu rzecz jasna trafili pod opiekę lekarzy. Ich życiu na szczęście nic nie zagraża. Ich matki, 32-letniej kobiety, nie było w mieszkaniu. W tym przypadku informacja bardzo szybko trafia do prokuratury, trafia również do komendanta, który ogłasza alarm do jednostki. W tym przypadku rozpoczynają się już działania poszukiwawcze. W akcję poszukiwania kobiety zostały wyłączone m.in. policyjne psy, no ale do tej pory nie wiadomo, w jakim stanie i gdzie kobieta przebywa. No i policjanci oczywiście apelują do każdego, kto może mieć takie informacje, o to by się zgłaszali. Dziś i wczoraj wielkie rolnicze święto, dożynki. Na tych najważniejszych i największych zorganizowanych na Jasnej Górze był prezydent RP Andrzej Duda, który podziękował rolnikom za ich wielki trud. Skłaniam głęboko głowę przed waszym trudem i waszą codzienną, bohaterską dla mnie pracą na roli. Dziękuję za to, że obok tych ważnych elementów polskiego bezpieczeństwa, jak bezpieczeństwo energetyczne, militarne, bezpieczeństwo wewnętrzne, to fizyczne, to właśnie wy zapewniacie bezpieczeństwo żywnościowe. Jedno z absolutnie fundamentalnych. Właśnie tu, na Jasną Górę, nieprzerwanie od 40 lat przybywają rolnicy z całego kraju. Jasnogórskie dożynki to największe w Polsce rolnicze święto dziękczynienia. To okazja do wspólnej modlitwy, ale też prezentacji piękna polskiej kultury ludowej. Kolejne informacje. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński po wakacyjnej przerwie wznowił wczoraj objazd po Polsce i był dziś na Podkarpaciu. Na spotkaniu polityka z mieszkańcami Mielca była nasza reporterka Anna Weselak. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w 55. okręgu wyborczym, który liczy 500 000 wyborców, mówił m.in. o trudnych czasach, o czasach, w których przyszło nam teraz funkcjonować, ale podkreślał, że dzięki obniżeniu podatku PIT ponad 3,5 miliarda złotych zostaje w kieszeniach wyborców. Podkreślał także to, że rząd stara się łagodzić tę trudną sytuację, w jakiej w tym momencie się znaleźliśmy. Wybraliśmy drogę inną, trudniejszą i na pewno wolniejszą, jeżeli chodzi o opanowanie inflacji, ale drogę działań zabezpieczających, pomagających Polakom, a z drugiej strony działań poprzez Bank Narodowy. Prezes odpowiadał na pytania, które padły z sali. Pytania dotyczyły m.in. kiedy odbędą się wybory parlamentarne, też czy przedłużona kadencja samorządowców była dobrą decyzją. Prezes podkreślał, że tak, ale w związku z tym, że w przyszłym roku wybory parlamentarne i samorządowe będą odbywać się w tym samym czasie, to kadencja samorządowców zostanie przedłużona o pół roku, a kolejne spotkanie dziś na Podkarpaciu będzie mieć miejsce w Stalowej Woli. Na warszawskiej Białołęce od lat funkcjonowało dzikie wysypisko śmieci. Ani władze dzielnicy, ani władze miasta nie przyznawały się do własności tego terenu. Wreszcie stołeczny zarząd dróg sprzątnął śmieci, ale gołym okiem widać, że wysypisko kwitnie w najlepsze. Warszawska Białołęka, tuż obok zjazdu z Mostu Północnego, zalega śmierdzący problem, z którym mieszkańcy walczą od dawna. Zgłaszamy tutaj zarówno do miasta, jak i do gminy, jak i do innych urzędów sytuację, która dzieje się i jest tak naprawdę w coraz gorszym stanie.
Przez lata urzędnicy nie potrafili ustalić, czy za teren, na którym znajduje się wysypisko, odpowiada dzielnica czy miasto. Ostatecznie na samej górze zapadła decyzja. Sprzątaniem zajmie się Zarząd Dróg Miejskich. Już wiele miesięcy temu dostaliśmy polecenie od prezydenta, żeby to wysypisko uprzątnąć, no i to rzeczywiście zostało zrobione. Cała operacja kosztowała 2 miliony złotych. Problem w tym, że dziś efektów tych prac po prostu nie widać, bo ktoś śmieci ciągle dosypuje. Tracimy nadzieję, bo bateria trwa już ponad 1,5 roku, a mieszkańcy jeszcze dłużej tutaj starają się, żeby to zostało posprzątane. I historia zatoczyła koło, bo znów nie wiadomo, który z urzędów miałby już drugi raz dzikie wysypisko uprzątnąć. Poland Business Run w Krakowie. Zamienili krawaty, garnitury, szpilki i sukienki na sportowe stroje, a na ich czołach pojawił się pot. Tak zwane białe kołnierzyki, czyli pracownicy firm i korporacji, pokazali, że są zdolni do wysiłku fizycznego i myślą nie tylko o swoim biznesie, ale o potrzebach innych, niepełnosprawnych i kobiet po amputacji piersi. Uczestnicy biegu Poland Business Run wystartowali na wysokości hali stulecia Krakowi. Każda drużyna musiała pokonać 5 takich samych okrążeń. Fajna taka impreza towarzyska, także można sobie przynajmniej fajnie spędzić czas. Biegł każdy, kto chciał pomóc. Jest idealna temperatura, bo nie jest gorąco, no i ten klimat jednak biegów jest naprawdę fajny. Zebrane pieniądze trafią do organizacji wspierających osoby niepełnosprawne oraz kobiety po mastektomii. Zawsze szczytny cel, to pomaga, unoszy, dodaje skrzydeł, biegnie się po prostu w tak przyjemnej, fantastycznej atmosferze z tyloma przyjaciółmi, znajomymi. W tym roku pomoc otrzyma 100 osób, w tym 18 z Małopolski. Dzięki wsparciu organizatorów Poland Business Run poprawi się ich jakość życia. Kto powiedział, że kisić można tylko kapustę i ogórki? Kisić można prawie wszystko. Jabłka, czosnek, rzodkiewki, arbuzy. A jedzenie takich sfermentowanych smakołyków to mniej kalorii w organizmie i jego większa odporność. Kiszonki to nie tylko ogórki i kapusta. Są to też nietypowe przetwory, na przykład kiszony arbuz czy cytryna. Dzięki swoim walorom odżywczym i zdrowotnym kiszonki nie tracą na popularności. Ja uważam, że bardzo zdrowe. Nie wyobrażam sobie, żeby nie zrobić. Zawsze robię i dużo robię i daję całej rodzinie. Nie każdemu jednak odpowiada wyrazisty smak kiszonych ogórków czy kapusty. Na przykład dla Francuzów polskie kiszonki to po prostu zgniłe warzywa. Córki chłopak ze Stanów Zjednoczonych tutaj był, więc on też się wzdragał na takie niektóre rzeczy właśnie kiszone. Po prostu tego nie jadł. Kiszenie ma same zalety. To między innymi zapobieganie psuciu się żywności i zabezpieczenie jej na długi czas. Poza tym kiszonki mają korzystny wpływ na układ trawienny. Kiszonki wspierają nas w bakterie probiotyczne oraz zapewniają nam również baterie prebiotyków, czyli jedne z tych podstawowych elementów, które są w stanie utrzymać nasz generator zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda udowodnili, że po 10 tygodniach diety wzbogaconej o kiszonki dochodzi do pozytywnych zmian w ludzkim mikrobiomie, a także wyraźnie wzmacnia się nasz układ odpornościowy. Pewnie po naszym ostatnim materiale u Państwa kiszki marsza grają. Teraz to wszystko. Dziennik Regionów o 21.45. Zapraszamy serdecznie. Sponsorem programu jest producent leków na ostry ból.